Siemano wszystkim, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku Jurassic Survival. Jak wiecie, mamy aktualizację 1.1.0, w której uciekł nam gościu, którego wykonywaliśmy zadania. Ale ponadto dodali kilka ciekawych rzeczy, które dzisiaj sobie sprawdzimy, a więc zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Dobra mordy, na samym początku zniknął nam gościu, u którego wykonywaliśmy zadania. I teraz jestem mega ciekawy, gdzie on się znajduje. Będziemy musieli zaraz wziąć, pójść gdzieś i go poszukać. Na początku sprawdźmy, czy coś się zmieniło w rzeczach do kraftowania. Jakiś wygląd, może troszeczkę. Na razie nic. Military boots, tak jak wyglądały, wyglądają. Czy coś nowego dodali? Sword armor wyglądał tak samo. No jak na razie nic. No dobra, no to wyjdźmy sobie za strefę, ale jeszcze tędy się przejdziemy. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Również nic. Jak widzicie, ja już jestem przygotowany. Wziąłem ze sobą masę broni i masę apteczek. Mam nadzieję, że nas nie podhaczą. Okej, sprawdźmy mapę. Na mapie oczywiście nic. Tu też nic. Tu też... Wow, 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 wow. Tutaj też nic. Ale jak widzimy, sekcji Invasion w tym miejscu nie ma. Znikła. Czyli prawdopodobnie mamy dostęp do muru. Tak, mamy dostęp do muru, mordy. Wow. No jestem mega ciekawy, co tam się znajduje. Bo... ta strefa Invasion prędzej, na niej się pojawiał Tenebirds Raptors Leader, którego wycofali, ponieważ nie dokończyli jeszcze tego właśnie oto muru. No i po prostu nie nagrałem odcinka z tego, jak pokonuje tego lidera. Pomimo, że niektórzy na cheatach pokonali tego bossa, ale przed aktualizacją. Okej, wchodzimy. Wow, wow, wow. Sprawdźmy, czy w ogóle to się wszystko nagrywa. Tak, nagrywa się, spoko jest. Okej. To ja na początku proponuję wziąć jakąś broń silniejszą i idźmy sobie po cichu. Nie gadajcie, że będzie można jeździć na raptorach. Patrz, patrz, coś się dzieje. Raz. Dwa. Ty, a tego co ta? Breakdancy tańczą. Dinozaury breakdance tańczą. Not going to fight the back. I will fight the along... Kurde, za szybko. Dobra, pogadajmy z nim. Aha, aha, że niby ja mam ci takie rzeczy, mordo, dać. Ja mam oczywiście te rzeczy w inventory. I need weapon to shot. Dobra, masz weapons. Tobie też dam weapons. Ubranka ci też mam dać? No dobra. Sprawdźmy, co ja mam w inventory, bo ja też mam w inventory jakieś śmieci. Może mu coś tam dać, żeby sobie ubrał, wariacik. Bandana. Tych na pewno rzeczy ci nie dam. No i spodenki na przykład bym ci dał. Masz bandanę? O co chodzi? A spodenki? Mhm, to jeszcze na razie jest unlocked. Dobra, no to czyli nie mogę mu tego jeszcze dać. A tobie tutaj mogę dać? Również nie mogę, spodni też nie mogę. Czyli pierw będziemy musieli jakiś poziom zaufania pewnie, albo jakąś reputację zdobyć, żeby odblokować te kłódki. Dobra, ale temu też dam... To jest UMP, tak? UMP 45 też również mu dam. Ja sobie wezmę też coś takiego w miarę szybkiego. O, może być machine gun. I sprawdźmy, co tu się dzieje na tej strefie. Co to? Ktoś mi czymś rzucił? Wow! Z łusek strzelają. Co tu się dzieje? Nowy questi! Evaluator motor! Musimy zrobić... naprawić windę! Wow! Stary, normal hard inside! A i wtedy nam z wnętrza ziemi jakieś potwory wyciągnie! Wow! Dobra, mordy! Jeszcze pogadajmy tylko z tym ziomeczkiem. Dobra, ja sobie szybko zapisuję. Duct tape to gówno i to. Duck. To są tranzystory. Tranzystor i kable. Kable. Duct tape, tranzystory, kable. Dobra. Zapowiada nam się naprawdę mega, mega seria. Będę robił odcinki
Na początku z normala, później z harda, później z insane. Wow. Śrubki, zębatki i metal. Dobra, mordy, za chwileczkę się widzimy w tym samym miejscu. Dobra, wariaty, jestem z powrotem. W ogóle w słuchawkach nie siedziałem. Nie wiem, o co chodzi. Na szczęście Farel, mądra głowa, wszystkie rzeczy potrzebne do questów zbierał. Mamy kabelki, mamy boltsy, mamy cogwellsy. Tylko brakowało mi troszeczkę metalu, ale poszedłem sobie na trzyczaszkową strefę kamienną po lewej stronie. No i mordo, tam szybciutko ubiłem sobie... O, to ten engineer, how to fix everything, no. I poszedłem sobie szybciutko, wyczyściłem tą strefę, otworzyłem 4 skrzynki, a akurat mi spadło 15 sztuk. I mi się wydaje, że chyba dropa zwiększyli. Dodatkowo, co chciałem powiedzieć, wygląd Tigera prawdopodobnie się zmienił na bardziej brązowy. Okej, co robimy? Na początku repairujemy... Ja mogę już Insana zrepairować, ale nie będziemy tego robić. Na początku robimy normala, repair. Okej, i co się dzieje teraz? Ziomeczek nam tutaj naprawia, a my mamy go chronić, tak? Przed tym, czy o co chodzi? To jest podobne coś, jak byli wtedy w Last Day'u... Jak to się nazywał ten event? Settlersi? Czy jak to tam się nazywało? Napiszcie w komentarzu, bo zapomniałem, że musieliśmy też bronić, a goście po prostu musiał otwierać te baraki. No dobra, spoko. Ty, jaki szybki! Zarypiście, po 9 zębów się teraz sypie. Patrzcie, co się teraz dzieje. Wow, zwiększyli drop. Zarąbiście. Super. Dobra, to oni mają takie fajne bronie, to nawet nie będę tego używał. Wezmę Glocka po prostu. No i dobra. Ej, naprawdę coraz bardziej Jurassic Survival mi się podoba. Serio. Jak mamy możliwość dropienia po 9 zębów, to czyli arenka będzie teraz do zrobienia dla każdego prawie od tak. Będziemy mogli te etykiety dropić, dobra. Ile tam zostało mu procent? Już kończy. Okej, okay, wariacik już kończy. Wow, jeszcze fala idzie. Jest, kolejny boss. A ten co taki szybki, patrzcie. 18 zębów spadło na dzień dobry. No w to po prostu teraz nie wierzę. Nice. Nice, nice. Aha. Czyli kolejną misję możemy zrobić dopiero za 24 godziny. No po prostu nie mam pytań. Szkoda, co prawda, bo naprawdę byłem mega ciekawy, co tutaj się wydarzy. Weźmy sobie te łuski. Ale przejdziemy się jeszcze po tej strefie i sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Aha! Widzicie to? Jak zagląda? Ej, nie zaglądaj mi tu. O mordo. O mordo. Sprawdźmy, co tutaj jeszcze jest. Electric generator. Mhm. Paliwko. Czy ja mogę paliwko kupić? Jak widać, paliwka nie możemy kupić. Szkoda. I to było tylko na tyle z tego questa? I to tylko tyle dodali? Mordeczki, a z wami pogadałbym coś może? Trochę? Ty nic, a ty mordo? No... Kurczę, dobra. Dobra. Czyli jeszcze polecimy sobie. Zobaczymy na strefę z talizmanami. Pokażę wam, gdzie można wymienić ząbki na talizmany. Z pewnością jesteście ciekawi. Dobra, pociśnijmy sobie tutaj na tą dog arenę. I czy tylko 18 ząbków mi na to starczy? Powinno. Jak widzimy tutaj, Tyrek Nest już jest dostępny. Bossy są do bicia również dostępne, także powiem wam, że jest o wiele więcej jakichś atrakcji, nowych questów niż w Last Day on Earth Survival. Pomimo, że dzisiaj miał już być update w Last Day on Earth Survival. Dobra, pójdźmy teraz zobaczyć tutaj do ziomka. Czy możemy zamienić ząbki? 30 sztuk aż chcę. No dobra, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się takie odcinki podobają. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z wykonywania zadań na Wielkim Murze. Trzymajcie się, yo!